Tak więc teraz jesteśmy w domu u brata mojego teścia. Tak możecie zobaczyć, jak wygląda. To koreański. Kolejny przykład. Dzisiaj jest specjalny dzień w Korei, jeden z trzech dni Chuseok, czyli święta koreańskiego, jednego z ważniejszych świąt, jeśli nie najważniejszego. Gdybym chciała je opisać, jest to coś jak połączenie naszego Bożego Narodzenia, w sensie rangą, nie w znaczeniu, naszego Bożego Narodzenia z Dniem Wszystkich Świętych. Chuseok jest obchodzony w ostatnich dniach lata. I generalnie założenie jest takie, że jest to święto, które czci zakończenie zbiorów i zakończenie lata, zakończenie żniw oraz w jakiś sposób oddaje hołd i cześć i czci pamięć przodków, swoich przodków. Każda rodzina czci pamięć swoich przodków. I właśnie jest to takie połączenie, ponieważ żeby uczcić pamięć swoich przodków, wtedy Koreańczycy przygotowują pewnego rodzaju ceremonie, na których są podarowywane i przygotowywane i podarowywane wszelkiego rodzaju potrawy. Właśnie to, co najlepsze udało się zebrać podczas zbiorów, podczas lata, które minęło. I generalnie wtedy właśnie najczęściej jest tak, że cała rodzina zjeżdża się z całej Korei i spotykają się w domu najstarszego członka rodziny. Czyli w naszym przypadku jest to właśnie dom, tu gdzie teraz jesteśmy, jest to dom brata mojego teścia. I dziś jest pierwszy dzień. Pierwszy dzień zazwyczaj polega na tym, że kobiety właśnie z całej rodziny zbierają się i przygotowują przez cały dzień wszelkiego rodzaju potrawy. Rozmawiają, rodzina się spotyka, część tych potraw jest już powoli jedzona. Natomiast jutro, w drugi dzień Chuseok, taki najbardziej prawdziwy Chuseok, rodzina udaje się na groby, odwiedza groby swoich bliskich. A także odbywają się w domu ceremonie. Właśnie ku czci swoich przodków, ku czci swoich zmarłych. Ponieważ Koreańczycy, jako że część z nich jest buddystami, wierzą, że śmierć to nie jest zakończenie życia. Wierzą, że śmierć, że przodkowie, którzy zmarli, w jakiś sposób ich dusze, ich duchy czuwają w dalszym ciągu nad tą rodziną. Także ten właśnie czas jest po to, żeby im podarować to wszystko, co było przygotowywane właśnie dzisiaj, pierwszego dnia. Chciałabym Wam pokazać jak najwięcej z tego święta, bo jest to jedno z większych, ważniejszych świąt. Także dzisiaj będziemy. Kawka. Pucingę robimy.
miejsce, gdzie znajduje się dom moich brata, mojego teścia. To już raczej peryferie Daegu. Tutaj może się dla nas wydawać szokujące, ale w Korei zwłaszcza starsze pokolenie wierzy, że jest to związane z medycyną naturalną. Wierzy, że jeżeli boli głowa lub boli żołądek, jest to związane ze złym krążeniem krwi. I wierzą, że jeżeli przykuje się odpowiedni punkt na palcu i spuści się krew, spuści się odrobinę krwi, wtedy krążenie krwi się poprawi i to ułatwi i poprawi pracę żołądka, a tym samym usunie ból głowy. Babcia siedzi na publicznej altance w parku i obiera czosnek. Dzieci chciały zobaczyć pociąg, więc dobrze, idziemy zobaczyć pociąg.